Serdecznie witam wszystkich zebranych w tak uroczystym dniu. Dniu patrona Szkoły Podstawowej imienia Władysława Syrokomli. Patron to duch opiekuńczy szkoły, postać charyzmatyczna, reprezentująca wartości godne naśladowania. Dzisiaj, przywołując sylwetkę naszego patrona, chcemy udać się w sentymentalną podróż ścieżkami jego życia. Droga, którą wskazuje nam Syrokomla, zobowiązuje nas do ciągłego inwestowania w siebie, kształtowania charakteru, rozwoju własnych pasji. Szkoła jest naszym oknem na świat, dlatego mądrość, którą z niej wyniesiemy, będzie naszą przepustką w przyszłość. Dzień dobry. Witam wszystkich naszych widzów w specjalnym wydaniu programu Szkolne Newsy i zapraszam do obejrzenia niecodziennej relacji z życia SP w Michałowie. 29 września, czwartek, zaczynamy. Znajdujemy się w Zespole Szkół w Michałowie na Podlasiu, a dokładnie w Szkole Podstawowej. Wrażenia bardzo pozytywne, jasna przestrzeń, kwiaty, estetyka i ta atmosfera przepełniona duchem nauki i tajemnicy. Ale nie uprzedzajmy faktów. Wszyscy zgromadzeni usiadowili się wygodnie, aby czegoś oczekiwali. Dlaczego odświętne ubrania i skąd te dekoracje? Otóż powodem całego zamieszania jest skromna postać, której wizerunek widzicie. To Władysław Syrokomla, patron szkoły podstawowej. Kim właściwie był Władysław Syrokomla? Jak doszło do tego, że został patronem tej szkoły? Czy ideały, którymi żył i wartości, które wyznawał, również w dzisiejszych czasach znajdują swoich naśladowców? Odpowiedzi na te pytania poszukamy na miejscu w owej szkole. Udajmy się zatem do gabinetu dyrektora szkoły. Znajduje się on na parterze przy głównym wejściu do budynku. Pozwolę sobie zajrzeć. Jasne ściany, biurowe meble, tony dokumentów, a za biurkiem zapracowana pani dyrektor. Dzień dobry. Pani dyrektor pozwoli. Byłyśmy umówione na spotkanie. Dzień dobry. Proszę usiąść. Pani dyrektor, w dzisiejszym wydaniu Szkolnych Newsów chciałam ukazać naszym widzom postać patrona naszej szkoły. Władysław Syrokomla, obok patronów innych szkół, chociażby Marii Konopnickiej czy Jana Pawła II, to postać, która wydaje się być mniej znana, mniej popularna i też o mniejszym rozgłosie. Jak to się stało, że podjęliście decyzję o tym, że to właśnie Władysław Syrokomla powinien zostać waszym patronem? Szkoła otrzymała imię Władysława Syrokomli wiele lat temu. Wybór Władysława Syrokomli na patrona naszej szkoły to była słuszna decyzja. Byliśmy przekonani, że trudno o lepszy wzór dla naszych uczniów i nauczycieli. Władysław Syrokomla to przecież wyjątkowy człowiek. Swoje życie poświęcił nauce i innym ludziom. Jego życie to dla nas przykład umiłowania ziemi ojczystej oraz ciężkiej, rzetelnej pracy. Uczy nas dostrzegać piękno wokół siebie, w przyrodzie, w żywym stworzeniu, a przede wszystkim pokazuje, że warto mieć marzenia i pasje. Idee życia Władysława Syrokomli realizujemy w naszej szkole i dzięki nim nasi uczniowie dostrzegają wartość nauki i pracy nad własnym rozwojem. Odnoszą wiele sukcesów w różnych dziedzinach życia. Wielu kończy wyższe uczelnie. Mam nadzieję, że wszyscy nasi uczniowie wyrosną na wspaniałych i wartościowych ludzi, a postać Władysława Syrokomli będzie dla nich wzorem. Czasy, w których żył Władysław Syrokomla, były trudne, tak bardzo odległe i nieznane współczesnym młodym ludziom. Jakie było jego dzieciństwo? Władysław Syrokomla to pseudonim literacki Ludwika Władysława Franciszka Konratowicza od nazwy herbu rodzinnego. Był cenionym poetą, dramatopisarzem, autorem gawęd, szkiców z podróży, a także etnografem i tłumaczem. Urodził się 29 września 1823 roku w Smolchowie na Białorusi. Pochodził z niezamożnej rodziny szlacheckiej. Jego rodzicami byli Aleksander Kajetan i Wiktoria z domu Złotkowska. Początkowo uczył się w domu, a później ukończył 4 klasy szkoły powiatowej w Nieświeżu, która według programu dorównywała wówczas szkole średniej. Edukację zakończył Konratowicz na 5 klasie szkoły powiatowej w Nowogródku, która znacznie ustępowała tej z Nowoświeża. Przez całe dalsze życie kształcił się samodzielnie. Był bibliofilem. Wcześniej zaczął gromadzić księgozbiór zawierający książki w językach polskim, łacińskim, francuskim oraz rosyjskim. Ze względów finansowych zrezygnował z nauki i zaczął pracę jako kancelista. 16 kwietnia 1844 roku wziął ślub z Pauliną Mikraszewską. A czy wiadomo coś na temat jego pasji, zainteresowań?
Jego ulubionym nauczycielem był ksiądz profesor Szymon Czernicki, który zaszczepił mu zainteresowanie językiem i kulturą łacińską. Największą popularność osiągnął w latach 50. XIX wieku. W 1856 roku miał w swoim dorobku 16 książek oraz dokonał licznych przekładów. Często przypisuje mu się autorstwo tekstu piosenki Blaskotek na Płotek, jednak jego tekst opiera się na oryginalnej ludowej przyśpiewce. Na twórczość Konratowicza Syrokomli złożyły się poezje, krotochwile oraz komedie. A co się działo z Syrokomlą w latach 60? Odbył kilka wycieczek krajoznawczych po Litwie. Wrażenia z tych podróży utrwalił w postaci wspomnień w listach. Ludwik Konratowicz przyjaźnił się z literatami. W 1861 roku był uwięziony przez władze rosyjskie i przymusowo osadzony w Boryczkowszczyźnie. Syrokomla zmarł 15 września 1862 roku w Wilnie i tam został pochowany. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Zapytam teraz wybranych uczniów, kim jest dla nich Władysław Syrokomla. Kto z Was chciałby zabrać głos i wypowiedzieć się o bohaterze dzisiejszego dnia? Władysław Syrokomla dużo się uczył. W końcu został wybitnym poetą. Jeżeli będę rozwijała swoje talenty, to może w końcu osiągnę sukces i będę sławna. Dzisiaj wszyscy udają mądrzejszych niż są w rzeczywistości. Chcą być przebojowi i za wszelką cenę błyszczeć. Syrokomla taki nie był. Nie robił niczego na pokaz. Podoba mi się jego skromność oraz to, że wszystko, co zawdzięcza, zawdzięcza wyłącznie swojej cierpliwości, pracowitości i wytrwałości. Władysław Syrokomla jest dla mnie wzorem i przykładem wytrwałości w dążeniu do celu. Uczy, że chcieć to móc. Władysław Syrokomla przeczytał i napisał wiele książek. Uczy mnie, że im więcej będę czytał, to będę mądrzejszy, a być może kiedyś ja napiszę jakąś mądrą książkę. Szkoła to miejsce, które pamięta się przez całe życie i jej wielki patron, Władysław Syrokomla. Z Michałowa żegna się z Wami Karolina Kasberuk. Do zobaczenia za rok.